Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała tobie, Panie. W mieście Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego nauką. Uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w piśmie. Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś, święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: milcz i wyjdź z niego. Wtedy duch nieczysty zaczął go targać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. A wszyscy się zdumieli, tak, że jeden drugiego pytał: co to jest? Nowa jakaś nauka z mocą? Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są mu posłuszne? I wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej okolicznej krainie galilejskiej. Oto słowo Pańskie. Chwała tobie, Chryste. Przy jubileuszach zawsze jest tak, że pada bardzo wiele różnych słów i zapewne każde z nich jest ważne, gdzieś płynie z serca, płynie od ludzi, którzy się czują związani z tym miejscem, z wspólnotą, która przeżywa jubileusz. Najważniejsze słowo na to 90-lecie padło przed chwilą. O, to jest słowo Pana Jezusa. Jezus ma dla was słowo. Ma słowo o was, o tej wspólnocie, która powstała lat temu 90. Ma słowo o tym, co jest jej celem, co jest jej sensem, co stanowi o jej tożsamości, po co ta wspólnota. Kościół jako całość, ale także każda z konkretnych wspólnot w Kościele jest po to, by się mogło nieustannie wydarzać to, o czym słyszeliśmy przed chwilą. Kafarnaum Jezus wszedł do synagogi i nauczał. W centrum każdej takiej wspólnoty jak ta, w centrum każdej parafii jest Jezus, który przychodzi, by nauczać. Jego słowo w słuchaczach rodzi wiarę. Wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Wiara jest odpowiedzią na słowo. Bóg przemawia do człowieka odwiecznie, ale w sposób ostateczny i pełny przemówił do nas przez Syna. Więc to jest przestrzeń spotkania, nie? Każdego z was i was razem jako wspólnoty. Spotkania z Bogiem, który przychodzi ze swoim Słowem. To, co zawsze mnie uderzało w tym zapisie tej Ewangelii, to jest to, że święty Marek nie napisał
o czym Jezus mówił. To jest pierwsze Jezusowe wystąpienie publiczne. To jest Jego pierwsze kazanie. I Marek nie napisał, o czym Jezus mówił. Natomiast napisał, w jaki sposób Jego nauka była odebrana. W jaki sposób był słuchany. Więc nie tyle zapisał treść nauczania Jezusowego, co napisał o Jego charakterze, o Jego znaczeniu. Napisał, co się działo ze słuchaczami. I pierwsza reakcja to było zdumienie, ale zdumienie dotyczyło jakby dwóch ważnych cech nauczania Jezusa. Po pierwsze, że odbierali tę naukę jako naukę nową. Jako naukę nową. To we wszystkich takich momentach, kiedy właśnie obchodzimy jakieś jubileusze, stulecie, 90-lecie, 1050 lat od chrztu, 2000 lat od wcielenia. Kiedy przebiegamy myślą historię, to stajemy przed tym pytaniem, czy ta nauka jest nowa, czy my jesteśmy gotowi na jej nowość. To jest bardzo ważne mieć świadomość korzeni. To jest bardzo ważne mieć pamięć. To jest bardzo ważne znać swoją historię. Ale Słowo Boga w Jezusie przychodzi ciągle jako, musi przychodzić ciągle jako Słowo nowe. Jako Słowo, które potrafi człowieka zaskoczyć. Ale przede wszystkim potrafi go wezwać do tego, żeby się stał nowy, ale to kompletnie nowy. Jest wiele takich miejsc w Ewangelii, kiedy Jezus o tej nowości opowiada. Że nie chodzi o to, żeby do starego ubrania przyszyć łatę urwaną z nowego. To nie jest tak, że możemy zostać, jacy jesteśmy, już podstarzali w swojej wierze, ale z tego, co Jezus mówi, kawałeczek wytniemy taki, no, coś nowego i przyszyjemy do tego starego ubrania, zaszyjemy wszystkie dziury, no, jest. Jezus mówi, co się stanie w takiej sytuacji, że przy pierwszym praniu to puści. Przy pierwszym praniu ten nowy kawałek sukna się skurczy i urwie to stare ubranie tak, że dziura następna będzie gorsza niż ta poprzednia. A my mamy w sobie taką skłonność, to znaczy my się boimy tego, żeby Jezus nas nie postawił wobec takiej perspektywy kompletnej nowości. Najlepiej, żeby było tak, jak było, już wiemy, umiemy, no coś tam. Jakiś nowy ozdobnik. Ale kiedy On nas wzywa do absolutnej nowości, a nie tylko do jakiegoś takiego, się czasem mówi, liftingu, to w nas jest opór. Ale ci ludzie, którzy słuchali Jezusa, przecież to się dzieje w synagodze, oni tam chodzili tydzień w tydzień. Tydzień w tydzień czytano im słowo, tak jak tu, tydzień w tydzień ktoś stawał i objaśniał. Ale kiedy wszedł Jezus, to oni poczuli się skonfrontowani ze Słowem Boga, które ich woła do jakiejś pełnej nowości. Do jakiejś radykalnej zmiany.
I druga cecha, którą natychmiast wychwycili z jego nauczania, to było to, że naucza z mocą. Nowa nauka z mocą. Uczył ich ten, jak ten, który ma władzę. Znaczy, dzisiaj papież Franciszek komentował ten tekst, mówił o tym, że natychmiast uchwycili w jego nauczaniu autorytet. Mieli poczucie, że to słowo, które wypowiada, gdzieś ich dotyka głęboko. Właśnie do czegoś ich wzywa. Nie chodzi tylko o to, żeby zrozumieli, tylko żeby się poddali temu słowu. Żeby ono w ich życiu mogło się okazać mocne. Nowa nauka z mocą. Mieli poczucie, że wyjdą z tej synagogi inni niż przyszli. Że skoro słuchali tego słowa, to nie może być teraz tak, jak było jeszcze przed chwilą. No, ale jest moc w tym słowie. Że ono nie jest tylko teorią. Ono nie jest tylko teorią, może nawet piękną. Ono nie jest tylko jakimś ideałem zarysowanym. Ale w tym słowie jest też moc. I ile razy jest tak w życiu? Słuchamy tego słowa, a mówimy, byłoby pięknie, nie? Byłoby pięknie. Jak cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu drugi. No byłoby pięknie. Miłujcie waszych nieprzyjaciół. Daj każdemu, kto cię prosi. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój. Ile jest takich słów? Byłoby pięknie. Ale my nie mamy poczucia, że to się w ogóle może stać. A to właśnie to słowo jest mocne. No z tym słowem przychodzi siła, która jest od Boga. Ile razy jesteśmy konfrontowani z takim właśnie ideałem, który nas zachwyca, ale też przerasta. To ostatecznie pytanie istotne nie jest, czy ja wierzę w siebie, że to się może stać, tylko czy ja wierzę w moc tego słowa. Że ono we mnie przyjęte urośnie we mnie. Wyjdzie w końcu ze mnie czynem, którego się wcale po sobie nie spodziewałem. Że Bóg nie zostawia mnie sam z wyzwaniami, które mnie przerastają, tylko razem z pouczeniem przychodzi Jego miłość. Skąd się bierze moc w przepowiadaniu Jezusa? Skąd się bierze autorytet ukryty za tym słowem? Skąd? Ostatecznie, myślę, wszyscy to czujemy, że ta władza, która idzie z tym słowem, autorytet, który idzie z tym słowem, ostatecznie biorą się z krzyża. Macie taki wielki krzyż w swoim ołtarzu. To jest po to, żeby wiedzieć, że ten, który stąd przemawia, jest tym, który za was umarł. Że każde słowo, które pada od Niego, jest słowem, za którym idzie takie doświadczenie miłości i taki autorytet miłości, taka władza miłości, życia oddanego. To jest to wydarzenie, po co jest ta wspólnota, po co jest ten Kościół, po coście go budowali, nie? No właśnie po to, żeby Jezus tu mógł przyjść i mówić. I żeby z tego
jego przepowiadania rodziła się wiara. Nowa, nowa, ciągle nowa. Odnowiony człowiek, zmieniony człowiek, ale poddany temu Słowu. Coraz bardziej poznający moc tego Słowa. Jest takie zdanie u świętego Marka, jak Jezus mówi do tych, którzy go słuchali i go tam wystawiali na próbę, biblijne zagadki mu zadawali. To mówi tak, jesteście w wielkim błędzie, bo nie znacie Słowa ani Jego mocy. Ani nie znacie tego Słowa, ani Jego mocy. To Słowo jest do zrozumienia, ale potem jest właśnie do tego, żeby się Mu poddać, bo ono jest mocne, bo ono jest sprawcze, bo Słowo Boga jest twórcze. Parafia to jest wspólnota uczniów Jezusa, wspólnota słuchających Jezusa. On ma być tu, w tym miejscu, u siebie. To jest piękne, że na ten jubileusz macie Jezusa, który jest w Kafarnaum. Kafarnaum dzisiaj nazywa się miastem Jezusa. Jak się dojeżdża do ruin starego Kafarnaum, to jest taki właśnie potężny napis. Miasto Jezusowe. Kafarnaum to jest miejsce, które Jezus wybrał jako swój dom. Wyrzucony z Nazaretu, wypędzony przez swoich ziomków. Zszedł, uniżył się do tego, żeby być w Kafarnaum. To jest jego miejsce. To jest Jezusowe miejsce. Jezus jest u siebie, tutaj, u siebie. I to Kafarnaum znaczy też tyle, co miejsce pokrzepienia. Kafarnaum. Miejsce pokrzepienia. Ale pokrzepienie nie jest czymś, to pokrzepienie, którego możemy doznać od Jezusa, wszyscy go potrzebujemy. Jest, to pokrzepienie nie jest czymś takim łatwym, nie jest czymś powierzchownym, nie jest jakąś pociechą taką emocjonalną. Tylko pokrzepienie, którego doznajemy od Jezusa, to jest właśnie nasze odnowienie. Nie? Mam w sobie krzepę, która się bierze z nowości. Pokrzepiony jestem, znaczy moje siły zostały odnowione. Czuję się nowym człowiekiem. I doświadczam w sobie mocy, jaka przychodzi ze Słowem Jezusa. Bardzo wam tego życzę, by się ta Ewangelia na was ciągle działa. Ja tak naprawdę to życzę temu każdej parafii w naszej archidiecezji, to jasne. Wszystkim tego życzę, takiego doświadczenia, nie? Wiary w spotkaniu z Jezusem. Amen.